Dzień dobry, ja do PKM się dodzwoniłem. Wie pani co, dzisiaj tak chciałem zgłosić taką bardzo dziwną i niebezpieczną sprawę z linia 7 WZ-102. To on jechał, zdaje się, 652 z Katowic, a tam a godzina zdarzenia tak 7 to była. Tam w Pawłowie, to ten autobus ma automatyczną skrzynię, nie? No to nie, to nie jest żadna tajemnica, że wiadomo, że nie wolno luzować automatów, nie? Bo on później słabiej hamuje, no ale kierowca sobie wyluzował skrzynię i wpadł w poślizg. I mało co by rozpieprzył nas i cały autobus, no ale jakoś wyprowadził go z tego poślizgu. Ale wie pani, obiłem sobie trochę oko o rurkę, a moja babcia przewróciła się i w ogóle nawet nie przejął się, nawet nie wyszedł, nie zapytał się, czy wszyscy cali są? Oczywiście, no. Dzień dobry. Proszę panią, dzisiaj w autobusie się przewróciłam, wnuk mnie podniósł, całe plecy mnie bolą. No i nawet powinien wyjść i się zapytać, czy się coś stało, w ogóle pojechał dalej. To panu zwróciłem na to uwagę. No póki co jeszcze, na razie jeszcze nie, ale zdaje się, że trzeba będzie się wybrać. To po prostu ubezpieczam, zawsze można się zwrócić po jakąś rekompensatę, prawda, z tego tytułu. No rozumiem. Tylko że widzi pani, ja bym nie dzwonił, jakby wszystko było ok, ale on nie dopełnił żadnych procedur, jakichkolwiek. Jechał dalej, a jeszcze inni ludzie krwawili. No ale to nie wiem, może jeszcze będą dzwonić do was, ale. Nie będziemy z tym panem rozmawiali. Ale wina była wyraźnie to, wyluzował skrzynię i tam przystanek zaraz jest, tak przedostatnie, nie? Przed Guido, nie? No i zaczyna hamować, od razu w poślizg wszystko wpada, i luzuje skrzynię. Po cholerę to luzuje skrzynię, bo on mi mówił, albo jeszcze tak chamsko się odezwał, albo co spuszczamy, paliwo, ryknął, bo co spuszczamy paliwo, ale to już jak odjeżdżał, Dobrze, dobra, będziemy wołać tego kierowcę. Dobra. Bardzo dziękuję, więc przepraszam w imieniu firmy pana i pana babcie. Dobrze, w porządku. Dziękuję bardzo.